Hejka! Witam na kanale Wład4. Dzisiaj sobie omówimy diody LED. W odróżnieniu od żarówki dioda LED nie jest elementem biernym. Bo jak wiemy, żarówka jest tak naprawdę wykonana z cienkiego druciku wolframowego, który znajduje się w próżni lub w gazie. I pod wpływem prądu on się nagrzewa. Na przykład, jeżeli nasz... Żarówkę tradycyjną wolframową najprawdopodobniej, jeżeli miałaby w środku gaz i zostałby rozbite szkiełko u góry, ten drucik wolframowy mógłby się zapalić. I widzicie, ona po prostu się zwiera. Zwiera się trochę jak cewka i ten drucik jest bardzo odporny na temperaturę, więc zaczyna się nagrzewać i wytwarzać światło. Dlatego to nie ma w ogóle tam wpływu, z której strony będzie plus, a z której strony będzie minus. Z tego powodu, że po prostu i tak jest zwierane w jednym miejscu i przez to przez nagrzanie tego drutu jest emitowane światło. Zaś każda dioda ma jedno zadanie. Przepuszcza prąd w jedną stronę. W diodach prostowniczych odwrotne połączenie nie uszkodzi jej, ale w diodach świecących maksymalne napięcie wsteczne, jakie się zatrzymać może w pozycji zaporowej, to jest od 5 do 6 V. Po przekroczeniu tej wartości dioda może się przepalić i zepsuć. W dodatku dioda LED pobiera mniej prądu niż nasza żarówka. I przykład multivibrator A stabilny, w którym po prostu są zastosowane diody świecące LED. Żerówka w takim układzie nam nie zadziała z tego powodu, że pobiera za dużo prądu. Dioda LED posiada symbol niemalże identyczny do diody prostowniczej, różniącym się tylko tymi dwoma szczałkami, które wychodzą do góry. Czy po prostu pokazuje, że ta dioda emituje światło? To pokazują nam te szczałki. Gdyby to była fotodioda, która jest wrażliwa na światło, bo wtedy wykona jakąś czynność, te szczelki byłyby skierowane w drugą stronę, czyli do strony wewnętrznej, czyli by wskazywały ten nasz trójkącik. Jeżeli chodzi o rodzaje diod, mamy diody LED o różnych kolorach. One się różnią, że potrzebują o różne natężenie prądu od swojego koloru, czyli na przykład jedna będzie pobierała więcej miliamper, mili a jedna będzie pobierała mniej miliamper. Zaś mamy tutaj diodę dużej mocy. One są stosowane w niektórych no, świetlówkach, to po prostu robią takie duże lampy na sufitach, niektórzy z takich właśnie diod, bo nieraz już to widziałem. Mamy też diodę RGB. Ma ona wspólną anodę lub katodę. Posiada w sobie trzy kolory. RGB Red, Green i Blue. Czyli czerwony, zielony i niebieski. Ona ma trzy kolory, i właśnie przez to, dzięki temu, w zależności jak mocno świeci dany kolor, możemy po prostu otrzymać dowolną barwę, jaka tylko jest. Więc jak macie po prostu monitory, to w tych właśnie wyświetlaczach są malutkie takie diody. Które po prostu mają w sobie trzy kolory, i dzięki temu otrzymuje się dowolną barwę, jaka tylko jest, że nie trzeba wszystkich kolorów, jakie są, ładować w monitor, tylko po prostu są trzy dane kolory, które są ze sobą mieszane, żeby otrzymać odpowiednią barwę. Mamy też diody montowane SMD, które właśnie postaram się w tym momencie Wam pokazać. One są montowane na płytkach drukowanych. Po prostu chodzi tu o minimalizację. Jednakże, jeżeli byście chcieli taką diodę ową, zwykłą lutownicą kolbową, ją po prostu wylutować, to nie będzie niestety możliwe. Cała dioda się może za przeproszeniem stopić w taką papkę, przypalać, więc dzięki tej lutownicy raczej takiej diody tak zamontowanej nie zdejmiecie. Nasza dioda LED świeci, bo w jej strukturze znajduje się mały kryształek. Substancji, która zaczyna świecić podczas przepływu przez nią napięcia. Zbyt wysokie napięcie spala ten owy kryształ, zmieniając przy tym jego kolor. Na prawym zdjęciu możemy zauważyć drucik, który najprawdopodobniej jest zanurzony w tej substancji, która pod wpływem napięcia zaczyna świecić. Kiedy na przykład mamy stare diody, które już nie mają długich nóżek, tylko mają je krótkie. Gdy się bacznie przyjrzymy główce diody, możemy zauważyć, że katoda jest znacznie większa od anody. Podczas kupna nowych diody, anodę od katody możemy rozróżnić tym, że katoda posiada wtedy krótszą nóżkę, a anoda posiada dłuższą nóżkę. Można tak powiedzieć, że na symbolu katoda zawsze chowa się za ścianą przed anodą, z tego powodu, że anoda go goni. Dzięki temu możemy zawsze sobie skojarzyć, że katoda znajduje się w tym miejscu. By nie spalić naszej kolorowej diody, nieważne czy to jest żółta, zielona czy czerwona, musimy pamiętać, żeby nie przekroczyć wartości, jeżeli chodzi o miliampery, czyli natężenie prądu oraz wolty. Bo jeżeli przekroczymy za wysoki próg, który może taka dioda znieść, dioda się spali. Najmocniej dioda świeci, gdy dioda czerwona ma 2V, gdy dioda zielona ma 2,2V, gdy dioda żółta ma 2,1V, niebieska 3,5V oraz biała 3,2V. Kiedy ten próg zostanie za bardzo przekroczony, czy to w voltach, czy to po prostu w natężeniu prądu w miliamperach, dioda ulegnie zniszczeniu. Ale możemy sobie obliczyć, ile potrzebujemy rezystancji, żeby nasza dioda się nie spaliła, czyli jaki mamy dobry do tego rezystor. Maksymalny prąd przewodzenia w naszej diodach LED jest w przedziale od 20 do 30 mA. Żeby obliczyć rezystor do naszej diody, przechodzi nam z pomocą prawo ohma. R to jest nasza rezystancja. U to jest oczywiście napięcie, a I to jest natężenie prądu. Czyli napięcie zasilania minus napięcie diody podzielić, to jest, podzielone ma być to przez natężenie prądu, jakie może przepłynąć przez diodę. Czyli podzielimy sobie to przez 20 mA. Przed chwilą Wam pokazałem z jakim napięciem najlepiej świeci nasza dioda, więc użyjemy sobie to do wzoru. W tym wzorze natężenie prądu musi być wyrażone w amperach, czyli po prostu miliampery zamieniamy na ampery. Według tego wzoru wychodzi nam, że do naszej diody niebieskiej, którą użyjemy sobie w układzie, żeby się nie spaliła, przy baterii 9V musimy wykorzystać rezystor, który ma 275 ohmów. Wykonamy teraz sobie ten najprostszy układ, jaki jest, czyli po prostu bateria, rezystor oraz dioda, i sprawdzimy, czy moja dioda się nie spali. A więc, dioda się nie spaliła. To jest bateria 9V, ona jest prawie że nowa. Użyłem rezystora 330 omów, troszeczkę większy, ale ona będzie tylko troszkę mniej, słabiej świeci, ta nasza dioda. Bo nie znalazłem akurat 275 rezystora, u mnie troszkę był większy, ale to nie przeszkadza, bo to tylko troszkę słabiej będzie dioda nam świecić i tylko tyle. Mam nadzieję, że Wam pomogłem. Widzimy się wkrótce.